Cześć, witajcie z tej strony Dawid, witam Was w kolejnym moim nagraniu wideo. Jest takim bardziej też na luzie, też z telefonu. Na kolejną aplikację Wam pokażę, a pokażę tam aplikację od serwisu SK Go. To jest to serwis muzyczny z radiem internetowym stworzony przez właścicieli radia SK i nie tylko, a mianowicie stworzyła go grupa radiowa Time SA. Czyli właściciel stacji radiowych, m.in. SK, Vox FM, WAWA i Radia Plus. Jeżeli słuchasz tych czterech stacji, to możesz sobie zainstalować aplikację SK Go, to tam są właśnie różne playlisty stworzone przez stacje radiowe Vox SK, SK Rock, WAWA i Plus. Oraz same stacje są, nie? Pomyślałem, że zrobię taki filmik, bo może ktoś sobie skorzysta. Ja korzystam z tej aplikacji, bo robiłem kiedyś film o aplikacji od radia internetowego, która się nazywa Vox.pl Radio. Ale autor albo przestał ją rozwijać, bo jej nigdzie nie ma. Albo coś się stało, bo nie mogę tej aplikacji znaleźć, a link już przestał działać, nie? Ten mam na filmie. Albo przekierowuję do innej aplikacji, która jest płatna, więc coś to takiego bywa, nie? Także przestałem szukać aplikacji, gdzie są radia internetowego z całego świata, a zacząłem używać i ja wam też tak polecam zrobić. Używać aplikacji oficjalnych od danych stacji radiowych, bo to zagwarantuje ci, że wszystko będzie działało. Nie, zawsze, więc dobra, to taki przydługawy wstęp, a teraz zaczynamy. Pobieramy sobie tą aplikację. Ja ją oczywiście już mam pobraną, więc nie będę instalował, ale ty sobie pobieram ze sklepu Play, SK Go. SK Go Go to Music, to jest to. To jest to? Tak, to jest to? Tak. Ty sobie to instalujesz i linka dostaniesz w opisie. Jest wersja na iOS też, więc dostaniesz linka też na wersji na iPhone'a. Dołączę do opisu, także nie ma problemu. Nawet jest wersja na Windowsa 10, ale to. Nie, na Windowsa 10 nie ma. Ale można słuchać w przeglądarce internetowej na komputerze. Ale to później. Teraz otwieramy sobie aplikację. Nie? I otworzyła nam się taka aplikacja. I tu mamy tak. Do góry mamy playlisty. Czyli hity latynoskie. Między innymi Daddy, Worry i inni. Hashtag zostań w domu, no to wiadomo, na czasie, bo wiadomo, mamy pandemię, więc SK Go stworzyło taką playlistę, która pozwoli tak spędzać czas w domu, w czym użycie. Dalej mamy muzykę do pracy, to jest radio internetowe, bo tu mamy stacje radiowe typowo i jeszcze stacje internetowe, takie podzielone na nie gatunki, tylko takie, no, zastosowania muzyki, nie? O, to już mamy stacje już do pracy. I tu pod spodem mamy wylistowane te stacje, nie? SK Go oferuje trzy. Rock do pracy, pop do pracy i muzyka do pracy ogólnie, nie? Czyli różne gatunki. Dalej mamy polecane, czyli polecane przez SK Go, stacje radiowe. To już polecam Wam sobie zobaczyć, co to mamy. Bo tego tutaj mamy dużo. Hity na weekend, go to school, hity internetu. Oraz mamy tu jeszcze latynoskie hity. Tutaj jest jakiś błąd, bo się nie pojawia tytuł, ten gdzie jest Sara, no sorry. Tutaj pod tymi latynoskimi jest jakiś bug w aplikacji widocznie, bo to działało tylko po jakiejś aktualizacji, coś się stało. Widocznie wczoraj jeszcze mi się ten tytuł pojawiał, widocznie coś jakiś
Ale aplikacja działa naprawdę dobrze, ten z pojazdem. Dalej mamy radio SK, już standardowo. Możemy sobie odpalić SK normalną, taką klasyczną z radia FM. SK do pracy, czyli typowo muzyka do pracy, tylko już od SK. Mam nadzieję, że znacie SK, więc a jak nie, to wam powiem, że to jest taka stacja młodzież, bo to SK nie występuje w całej Polsce, więc wam powiem. SK Go to jest taka stacja młodzieżowa. Taki nastrój młodzieżowy, no nie? Także dla starszych jest inna stacja stworzona przez Time SA. Nazywa się Ono Plus, ale to za chwilę. HSK nadaje taki program bardziej taki młodzieżowy. Muzykę bardziej taką właśnie dla młodzieży. Posługują się pseudonimami takimi jak, nie wiem, Kama jest ten Rudy. I takie właśnie, nie, to są pseudonimy. Nie używają imion i nazwisk, tylko takich pseudonimów. No i jeszcze poza tym mamy różne programy, takie właśnie Księga Alberta, m.in. ja tej stacji słucham bardzo dużo, więc jestem w stanie na jej temat najwięcej powiedzieć, bo ja jej słucham chyba najwięcej. No, ona mi odpowiada, nie? I takie bardziej klubowe, takie klubowe bardziej utwory powstają, ale nie tylko, nie? Ale z kolei rocka nie ma wcale. Tam się pojawia rap i taki pop, takie, no, i czasami klubowe, nie, jakieś takie utwory. Dalej mamy już stacje tematyczne od Radia SK, czyli SK do pracy, SK gorąca 20, to jest taki top 20 lista, taka top lista utworów. I ona się zmienia co tydzień, ja dobrze pamiętam, bo to jest takie coś, że ona się tam pewnego dnia odświeża, nie? Dalej mamy top 100, bo to samo, tylko że gorąca setka. Imprezka to jest taka fajna audycja, SK Imprezka, w której mamy muzykę bez reklam i bez przerw. Czyli ona jest utwór za utworem. Czyli tam jest oczywiście między utworami, nie wiem, Radio SK, albo jakaś taka melodia, nie? Ale nie ma poza tym nic innego, nie? Nie ma rozmów, radiowcy niczego nie mówią. Jest po prostu taka audycja, nie? Ona trwa chyba 3 godziny. Zawsze jest, przynajmniej jak wtedy tej pandemii nie było, to ona była regularnie od poniedziałku do piątku, od 18 chyba do 22. Chyba tak. A w wakacje od 19 do 23. A teraz jest to pandemia i ona chyba została wycofana, ta audycja, albo się dzieje, odtwarzana jest nieregularnie. Nie? Dalej mamy Dance, SK Dance, czyli muzyka dance'owa, to jest właśnie taka klubowa. I SK Active, to jest taka audycja od SK, audycja, stacja radiowa od SK, internetowa. Tak, gdzie są odtwarzane playlisty właśnie takie dla aktywnych, nie? Czyli na przykład dla oprawiających sport, bieganie i takie tam tego typu rzeczy, nie? Sprawdzę tylko, czym się tu nagrywa. Nagrywa się w początku. Dalej mamy Vox, albo pokażę jeszcze wam tego player przy okazji, jak wygląda. Włączę sobie Radio SK i zatrzymam, żeby nie było reklam na moim filmie i tego typu rzeczy, nie? Albo właśnie reklam. No tak, wiadomo, w darmowej muzyce zawsze się muszą pojawić jakieś reklamy, także nie krytykujcie, że to są reklamy, bo to jest normalne, bo jak jest coś za darmo w internecie, to zazwyczaj jakaś aplikacja czy jakaś usługa, to zazwyczaj są reklamy. Więc to jest normalne. Mi to osobiście nie przeszkadza. Ja sobie doinstalowałem AdGuarda. Ja go mam chyba wyłączonego w tej chwili. Tak? No, AdGuard jest wyłączony. Aplikacja AdGuard, nie? Ale nie zrobię o niej filmu, bo ona jest nie do końca
oryginalna, więc nie chcę jej pokazywać, bo wiadomo. Dobra, ale to jest normalnie do pobrania w sklepie tej, tylko potem trzeba wykupić sobie licencję na jakiś tam czas, nie? Bo adygraf na Androida jest płatny, który blokuje nam te reklamy, ale wyłączyłem i tu pod tym regulacją głośności czasami się pojawia reklama i zanim włączymy stację radiową też się pojawia reklama. I czasami podczas odtwarzania też się pojawi reklama, nie? A ona jest bardzo, te reklamy podczas odtwarzania się nie odtwarzają zbyt często, więc spokojnie, to nie jest tak, że słuchasz muzyki co 10 minut są reklamy, takie poza stacją. Oczywiście te, co są w stacji, to będą, nie? Tego się nie da zablokować. Ale te, co są poza stacją, nie są odtwarzane co 15 minut, jak w darmowym Spotify, nie? Tylko, kurczę, tak wiem, co godzinę, co pół godziny, co 45 minut jedna reklama i potem muzyka gra dalej. Także to nie jest uciążliwe. No i tym pejerze mamy do góry, mamy nazwę stacji, tutaj region, bo SK jest w ustawieniach, można to zmienić. No i dalej mamy okładkę płyty. Jak się na nią kliknie, to jak jest udostępniony tekst utworu, to można go sobie wyświetlić. Proszę bardzo. I okładka płyty, nie? Informacje o artyście możemy przeczytać, kto to jest, kto odtwarzany, podczas odtwarzania utworu, nie? Biografię, to jest fajna sprawa. No i playlista, nie? Czyli co będzie albo co było, nie? Do przodu albo do tyłu. Nie, teraz jest odtwarzana Katy Perry, tak? No to trochę do tyłu i trochę do przodu. Co będzie odtwarzane w stacji radiowej, nie? Wybranej. No i na dole mamy nazwę stacji, nazwę stacji, okładka płyty w takiej małej miniaturowej wersji i nazwę stacji, jak jest zatrzymane, a jak jest odtwarzane, to jest nazwa utworu, nie? A jak jest pauza zrobiona, to mamy logo stacji zamiast okładki płyty, nie? Dobra. No, aha, jeszcze to można było jeszcze kliknąć sobie informacje. Takie i po prawej stronie. Aha, no to informacje, co można jeszcze zrobić. No to kliknij w grafikę albumu, żeby tutaj wywołać te opcje, nie? No to już wam pokazałem. Dobra, co dalej? Vox FM to jest stacja też należąca do właścicieli Radio Esko. Która już nadaje muzykę disco, głównie disco polo, italo disco i taki dance bardziej, te też, nie? Ale bardzo często puszczają disco, więc ja nie lubię disco polo, zwłaszcza disco polo, więc, ale włączyłem, żeby się dowiedzieć, nie? I poczytałem na temat tej audycji, tej stacji. I powiem wam, że grają też, a że lubisz disco, to sobie to ci się na audycja, stacja spodoba, nie? Tylko, że oni tam właśnie też lata 90. chyba też puszczają, bo też słyszałem muzykę disco z lat 90. Też taką słyszałem. Więc tak, ale więcej się na temat Vox FM nie wypowiem, bo nie słucham na co dzień. I tu mamy też możliwość właśnie połączenia stacji Vox FM. I player jest dokładnie taki sam, ekran odtwarzania, więc nie będę go ponownie tłumaczył. Do góry, dalej mamy Vox Impreza w rytmie hitów, czyli takie coś jak SK Go, SK Imprezka, tylko że od Vox FM. Też mamy playlisty właśnie z tej imprezowej audycji. No i mamy Vox Disco Polo, no to właśnie wtedy jak to włączymy, to polecą same disco polowe utwory z tego radia. No i jeszcze Bestlista, no to właśnie toplista od Vox FM. No bo praktycznie każda stacja radiowa ma jakąś toplistę. No i jeszcze mamy Vox Disco Nights. No to tutaj właśnie to, co mówiłem, lata 90.
Następną stacją radiową należącą do grupy radiowej Time jest Wawa. Nie mylić z Wiwą, bo Wiwa się pisze przez V, a to się pisze przez W. Więc no, ja też nie umiałem tego. Ja też na początku czytałem to radio Wiwa, ale to jest to radio Wawa. To jest takie dziwne, nie? Bo Wawa to też przez V, a to się tym mamy Wiwa. Ale to nie jest to samo. Także nie mylić z tym. No i tu mamy możliwość. Teraz powiem wam, co to jest za radio Wawa. Bo jeszcze o tym nie powiedziałem. Radio Wawa jest to stacja radiowa nadająca muzykę w języku polskim. Wyłącznie. Nową, starszą, ale rock, dance, ale tylko i wyłącznie w języku polskim. Więc taki jest jej motyw, nie? Że muzyka jest w języku polskim. Taka ta stacja jest. Dobra. I tu po raz kolejny mamy samą stację radio. O, przepraszam, bo się aż przestraszyłem, bo mam na full telefon zrobiony. Ale zatrzymałem, żeby nie było na filmie ekran, nie, ani muzyki. No i mamy możliwość wybrania audycji, stacji, nie, włączenia sobie radiowa, tekst utworu, jeżeli jest dostępny, i te wszystkie opcje dokładnie te same, więc nie będę mówił. No, no i mamy pora. Dalej mamy już same same stacje już od radia Wawa. Czyli top 13, lista przebojów, Wawa Disco Polo i Wawa Polskie Hity. No. Wtedy głównie właśnie też Disco Polo też tam pojawia. Ale rzadziej niż na Vox FM. Więc dobra. Następną stacją jest SK Rock, czyli coś dla miłośników rocka. Ale tylko rocka i alternatywy, bo tam się metal nie pojawia. Jakby się ktoś pytał, nie? Bo metal a rock to nie jest to samo. Jakby ktoś nie wiedział. Brzmi, metal jest bardziej ciężki, a rock jest taki delikatniejszy. No i to mamy po raz kolejny możliwość włączenia stacji głównej, czyli właśnie samej Eski Rock. Klasyka rocka, czyli klasyczne takie utwory z lat 70-tych, 80-tych, nie? Może jeszcze nawet starsze. No i teraz polski rock, czyli po polskie utwory. No i mamy. Radio już internetowe. No, bo te stacje, czyli jest rock, Wawa i Plus, to Plus jest osobne dole, no później za chwilę wspomnę, to są stacje dostępny w eterze FM, tak jak SK i Vox, a jeszcze nie, ale nie wszędzie. Tak jak SK jest niedostępna w całej Polsce, tak jak Vox jest niedostępny w całej Polsce. Na przykład w moim regionie jest dostępna tylko SK, bo na przykład SK Rock już nie ma, albo Wawa. Więc, ale wiem, że Wawa jest dostępna w Poznaniu chyba, albo w Kielcach. A u mnie tam, gdzie ja mieszkam, nie ma, jest tylko radio SK. No i mamy, ale po to są właśnie te aplikacje, żeby można było sobie włączyć, nie? No i mamy radio internetowe z muzyką na imprezę, takie już nie powiązane z żadną stacją radiową. Takie radio internetowe po prostu, niezależne. I tu mamy tak. Od Vox, właśnie Disco Polo, Dance Party, Pop Party, Disco Polo Party i impreza, nie? To już polecam sobie samemu sprawdzić, co w danej stacji jest odtworzone, bo tego jest trochę, więc listy przebojów. Dance Top 40, czyli Top 40 Dance, Top Pop 100, Pop Top 40, Wawa Polski Top 40 i Disco Polo Top 40. Dalej mamy kolejną zakładką, jest muzyka polska. Top Disco Polo, Top Polska, Disco Polo i polskie hity. Już nie będę opisywał każdej stacji, bo ja sobie włączę to sobie każdą, ale nie chcę też, żebym się był człowiekiem. Muzyka sportowa, czyli do aktywnych, właśnie to samo co SK aktywnie,
To właśnie teraz tutaj mamy też inne radio internetowe. Muzyka do biegania, muzyka do fitnessu i muzyka energetyczna. Do energii, nie? Ale ostrożnie z słuchaniem playlisty Energia, bo tam jest muzyka taka, ja to mówię, na to hardcore. To jest takie ostrożnie z tym, bo można naprawdę, jak ja to włączyłem, to się aż przestraszyłem, więc ostrożnie z tym. Albo natrafiłem na taki utwór, ale naprawdę uważajcie. Jeżeli jesteś osobą delikatną, to uważaj, bo możesz się naprawdę podskoczyć aż, no, także ostrożnie. Dalej mamy muzyka dla zakochanych, czyli radia internetowe dla zakochanych. Miłość, nie? Miłość w rytmie hitów, czyli tak, miłość w rytmie popu i miłość w rytmie rocka. Czyli miłosne utwory, takie bardziej, nie? Dla zakochanych. No i jeszcze już niedługo koniec. Dalej mamy relaks, coś dla bardzo fajnego, bo ja sobie też to włączyłem. Naprawdę fajne te utwory, co na przykład jak idziesz sobie spać, albo potrzebujesz jakiegoś takiego relaksu, to sobie to włącz, bo to mamy ballady rockowe, rock, pop ballad i relaks. Jeżeli sobie to ostatnio włączysz, to tam powstają takie utwory spokojne, takie do odpoczęcia. Na przykład jak po pracy sobie chcesz odpocząć, to sobie to aktywuj, bo to są takie. Albo jak chcesz się tak rozerwać, tak odpocząć. Ale i dalej mamy radio internetowe od SKGO z popem. New Pop, tej nowości. Westy Pop i Pop Ballads. Dobra, już się postaram się tak trochę szybciej robić, bo Disco Polo, tutaj mamy Disco Polo Top, The Best of Disco Polo, a i więcej nie ma. Dobra. Dalej mamy jest rock, dalej mamy rocka, giganci rocka, czyli takie utwory tam powstają takie rockowe z takimi wykonawcami bardzo znanymi. Nie wiem, bo ja tam się na roku specjalnie nie znam, mój brat więcej słucha rocka, więc on bardziej wypowie, ale no nie przypomnij mi się to, że wykonawca, bo ja byłem mało słucham tego gatunku, bo ja tego nie lubię. No i dalej mamy rok Polska, nie? No ale na potrzeby muzyki sobie aktywowałem niektóre stacje, bo ale polecam wam samemu sobie włączyć, gdyż na co dzień słucham Radia SK i czasami sobie włączę je te top 20 właśnie też czasami. Ale mamy Danli, to się czyta. No, nie Danli, Dance. Kurczę, taką grafikę wstawiam, że potem nie widać, co jest napisane. New Dance, czyli nowości dance'owe, Gwiazdy Dance i Dance. Takie ogólnie, nie? Ale to nie są powiązane w żaden sposób z kanały z Vox FM, Wową i Plusem, nie? No i Eskom. No Eskom, no dokładnie. Tylko to są takie stacje niezależne. No i na końcu właśnie mamy Radio Plus. I teraz wam wspomnę, co to jest za stacja, bo ona jest dostępna też w eterze FM, ale nie w moim regionie, ale w niektórych regionach Polski jest. I to jest Radio Plus, to jest taka stacja bardziej publicystyczna. Tam muzykę też puszczają, ale nie jest to ich największy priorytet. To jest taka bardziej stacja publicystyczna. Tam jakieś programy takie bardziej publicystykę puszczają, nie? A czasami gdzieś wyczytałem, że nawet motywy religijne się pojawiają w tej stacji. Więc to jest stacja bardziej przeznaczona dla osób, które chcą posłuchać sobie jakichś ciekawych, takich, no takiej publicystyki. Mam nadzieję, że wiecie, nie? O co tu mówię, takich blogów, takich właśnie wywiadów, różnych blogów, takich, no takiej
No, takich programów, bardziej audycji, nie? Gdzie coś opowiadają, gdzie coś mówią, aniżeli muzyki. Muzyka też się tam pojawia, ale nie jest ona priorytetowa do tej stacji. My tu mamy Radio Plus tylko do wyboru i możemy sobie ją aktywować, nie? I też kliknąć na playlistę, o. No, Rocksteady jest, no muzyka też się tam pojawia, ale... Ale stawiają też bardziej na publicystykę. No tak wyczytałem na Wikipedii, więc tak musi być, właśnie być. Ja włączyłem to Radio Plus i tam grają muzykę bardziej starszą, również z lat 70., 80. i 90., bo nowszej nie słyszałem. Więc to chyba taka audycja dla starszych osób właśnie jest przeznaczona, nie? Bo SK czy Fox jest przeznaczona dla młodzieży. A plus jest właśnie przeznaczone dla starszych osób, nie? Od grupy radiowej tam, czyli od właścicieli Eski, jakby też nie wiedział, nie? No dobra, no to byłoby tyle. Jeszcze zobaczymy, co w ustawieniach jest. Tutaj mamy menu i w tym menu mamy tak. Radio, czyli właśnie te kanały radiowe i playlisty. Dalej mamy budzik, możemy ustawić sobie, czyli radio SK Go może nas obudzić o wybranej godzinie i wybrana stacja. Możemy sobie powtarzanie uaktywnić i głośność wyregulować. I ustawienia. W ustawieniach możemy wybrać, czy tylko kabel sieciowy lub Wi-Fi ma działać, czy na LTE również. Możemy po prostu LTE zablokować. Nie tutaj. Dalej mamy domyślną stację po uruchomieniu aplikacji. Możemy wybrać, która może uruchomić, czy na przykład, jeżeli słuchasz tylko radia SK, to sobie wybierasz SK i po uruchomieniu aplikacji ci się włączy automatycznie radio SK. Dalej mamy domyślne miasto radia, stacji radio SK, czyli po prostu region radia SK. Możemy ustawić domyślne miasto stacji Radio Plus. Tutaj wybieramy po prostu region, bo jeszcze zapomniałem wspomnieć. Radio Plus występuje w tak jakby dwóch odmianach. Czyli takie jakby ogólnopolskiej, bo to jest Radio Plus, a potem są Radio Plus Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Podhale i Szczecin. No, czyli regiony, nie? Tu chodzi o informacje, o wiadomości. No, ale muzyka jest ta sama, bo sprawdziłem. Dalej mamy regulamin serwisu radia, serwisu SK Go. Możemy sobie sprawdzić i poczytać politykę prywatności, czy jak są traktowane nasze dane osobowe i dane prywatne, polityka cookies, czy jak są zapisywane ciasteczka. Dla tych, co nie wiedzą, co to są ciasteczka, to ciasteczka zapisują, to są takie specjalne pliki, gdzie są zapisywane dane na temat tego, jaka stacja była ostatnio otworzona, kiedy, o której godzinie i takie tam różne takie informacje, nie? O sposobie używania danej strony internetowej bądź aplikacji. No. Mamy licencję, możemy sprawdzić aplikacji. O samej aplikacji możemy sprawdzić wersję, tak? 4.63, najnowsza na czas nagrywania i informacja o nadawcy, czyli właśnie o grupie radiowej Time. Możemy sprawdzić, kto to jest, co to jest za spółka, bo to jest spółka akcyjna. No, jeżeli chodzi o formę, nie? Spółki. Dobra. No i to byłoby wszystko. Pokażę wam się za chwilę na komputerze, ale już nie w taki sposób szczegółowy jak teraz, tylko pokażę, że można tak zrobić, nie, że tam wszystko jest. Więc widzimy się na komputerze, pokażę wam, że można sobie aktywować SK Go na komputerze, więc widzimy się na pulpicie komputera. Jestem zdolny z powrotem, tylko mikrofon sobie poprawię. Przepraszam za te trzaski, ale mikrofon poprawiam.
było nieustawione dobrze. No i jestem na pulpicie w Windowsa, więc teraz tak. Wchodzimy w dowolną przeglądarkę, ja sobie włączę Chroma. Ja też używam Microsofta czasami, ale włączymy Chroma i wpisujemy www.skgo.pl i otworzy nam się taka strona. O, mamy logo, ładuje się. O, i mamy dokładnie to samo co w aplikacji. Mam dokładnie ten sam sposób poukładany, mamy kategorie, wszystkie kanały. Zobaczcie, mamy WAWA, to sobie chcę, po prawej stronie mamy wszystkie kanały od WAWA. Dalej mamy na przykład, nie wiem, ten sport na przykład, to mamy, o widzicie, po prawej stronie sport. Wybieram sobie bieganie, klikamy sobie play, to jak widzicie ładuje się i za chwilę mamy, otworzy nam się taki player, tu klikamy na play. O, i jak widzicie, radio już gra. Take me back. Nie było problemu. No ale na filmie muszę to jakoś pokazać, także teraz mówię do grupy radowej tam, żeby nie było problemu. Ale na filmie muszę to przecież jakoś pokazać, że działa, nie? Więc to jest bardzo logiczne. No i wszystkie kategorie mamy. To mamy linki do aplikacji na Androida i na iOS. Linki będą w opisie. No, no i to byłoby właśnie radio i muzyka. Tutaj mamy listy przybojów, czyli właśnie te kanały, które są włączone. Chyba, że nie. Tak, tak, dokładnie. Dalej mamy muzykę do pracy, no to to jest muzyka do pracy, akurat nie, tutaj. No, no i bardzo fajna rzecz, której nie ma w aplikacji, a mogłaby być, czyli Go to School, chyba, że jest osobna jakaś aplikacja. Jak ktoś wie, to niech się wypowie. To można wejść do strony gotoschool.skgo.pl i sobie tutaj zobaczcie, co my tu mamy. Mamy kalendarz wolny od szkoły. Streszczenia lektur, słuchajcie, to mamy. I to jeszcze w wersji audio. Wybieramy sobie Potop na przykład. I mamy do poczytania, nie? To streszczenie. Ale też już widziałem gdzieś wersję audio, chyba że nie dla wszystkich jest. Słuchajcie, może wyłączę tego Edgarda, bo ja tutaj mam włączonego tego Edgarda. Swoją drogą robiłem dzień po rozszerzeniu do Chroma, więc podlinkuję wam ten, nie, bo to jest obóz. Tu. Wyłączę tego Edgarda, bo on może blokować. No, tu powinien być jakiś, tu powinien być player jakiś, bo czasami to działa, czasami nie działa. Więc ja bym tego nawet wam nie o, jeszcze zawaliła strona reklamy. Mojejku. Chyba włączę tego Edgarda z powrotem, bo będzie za chwilę mi się tu. O. Niektóre lektury mi tu działają, niektóre nie, więc to jest chyba jakaś usługa dopiero ratkująca. Bo nie zawsze to wszystko, teraz nawet cofnąć nie mogę, więc coś, a nie, dobra, nowej karty się otworzyło. Włączymy na przykład lalka, to jest pierwsza. Proszę bardzo. No i tu powinien być player. Streszczenie, a my, no ale zawsze możemy poczytać sobie, nie? Albo znaleźć gdzieś indziej. No taka ciekawostka. Od Radia SK. To są streszczenia. No jakby się ktoś pytał, nie? No to tak. A chyba, że tam jeszcze coś jest. No jeszcze mamy podcasty. Ale to też od stacji Radia SK. Streszczenia lektur właśnie. Horoskopy. Kalendarze roku szkolnego. I rok szkolny w Niemczech, USA i innych krajach, nie? Możemy sobie posłuchać albo poczytać. No, o, to działa, więc powinno to działać. Wyłączymy tego. Dobra, no nie będę wam zabierał czasu, to sobie już popatrzcie. No i na dole quizy. Też fajna sprawa, bo tutaj możemy sobie poczytać albo poodpowiadać sobie na pytania, nie? Quiz, jakie studia powinieneś wybrać? No właśnie, no takie ciekawostki, nie? Też fajna rzecz. To powinno też być moim zdaniem w tej aplikacji na Androida, nie?
No, my sobie wyłączymy, bo też byłoby wszystko ode mnie. Powoli piszcie, czy korzystacie z aplikacji SKGO, czy słuchacie radia SK bądź WAWA, bądź innej stacji od grupy radiowej Time. Ja słucham Eski przede wszystkim. Aha, no i na koniec super. Idzie pacjent do optyka i się pyta. Poproszę o okulary. A optyk mówi, do czego okulary? A pacjent mówi, do widzenia. A optyk odpowiada mu, do widzenia. Dobra, a ja się też, a wam też mówię, do widzenia, że będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co chodzi. Bo ja to też, ja też zrozumiałem od razu. Po prostu pożegnali się, nie? Do zobaczenia, z tej strony Dariusz Szczypła. Wszystkiego dobrego życzę. Cześć.